Gdy za oknem śnieg i mróz, tęskni nam się do takich widoków. Do gorącego lata, zielonych łąk, złocistej opalenizny i długich dni. By nieco osłodzić sobie zimową chandrę, zapraszamy do obejrzenia spotu promującego piękno ziemi ostrowskiej. Wiele wskazuje na to, że pandemia wirusa i związane z nią obostrzenia jeszcze trochę z nami zostaną i będą blokowały światową turystykę. Może więc w tym roku, gdy zrobi się ciepło, zamiast za granicę, wybierzecie się w podróż po naszej małej ojczyźnie. Często cudze chwalimy, a swego nie znamy. W powiecie ostrowskim nie brakuje urokliwych miejsc i zabytków z ciekawą, długą historią. Spot jest wizytówką nowej strony internetowej Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej. Od początku miesiąca portal powiatu ma nową szatę graficzną i bardziej przejrzysty układ strony. Jest zupełnie inaczej skonstruowana, nie tylko uatrakcyjniona poprzez różne możliwości, czy sama konstrukcja przejścia z jednego miejsca do drugiego. Zależało nam na tym przede wszystkim, żeby to dla Państwa wygody ta strona powstała, czyli było łatwiej trafić tam, gdzie potrzebujecie i tam, jaką sprawę potrzebujecie Państwo załatwić, jak również jest ona na tyle rozbudowana, że stopniowo będziecie mogli Państwo za jej pośrednictwem, nie wychodząc z domu, załatwiać mnóstwo spraw. I takie było nasze zamierzenie, bo cenimy Państwa czas najbardziej, bo czas jest dzisiaj bardzo, bardzo cenny. Również jeśli chodzi o dostęp do tej strony, to dostosowaliśmy jej wygląd i jej sposób posługiwania się nią do nowoczesnych urządzeń, jakimi się wszyscy posługujemy dzisiaj, czyli do smartfonów. Przewijanie na tej stronie jest podobne, tak jak korzystamy z telefonów, żeby ułatwić w sposób taki orientacyjny, już intuicyjny w zasadzie, przemieszczając się od jednego tematu do drugiego. Na www.powiatostrowmaz.pl można znaleźć aktualności z pracy samorządu, również kontakt do urzędu i innych powiatowych jednostek. W sekcji Załatw sprawę w urzędzie, która podzielona jest na kategorie i wydziały, znajdują się kafle z najczęściej zadawanymi przez petentów pytaniami, związanymi z komunikacją, budownictwem, sprawami społecznymi i oświatą. Po wybraniu interesującego nas tematu, strona krok po kroku pokieruje nas, co musimy zrobić. Możemy również skorzystać z wyszukiwarki. Nasza strona internetowa zyskała nową funkcję. Jest tutaj zamieszczona mapa. Mapa jest interaktywna. Dodajemy na niej wydarzenia z zakresu kultury, sportu, konferencje.
Zapraszamy Was serdecznie, zapraszamy organizacje pozarządowe, instytucje kultury, instytucje sportowe do przesyłania nam wydarzeń, które będziecie organizować. My będziemy te wydarzenia umieszczać na mapie, na naszej stronie głównej. W sekcji Na skróty można znaleźć bezpośrednie odnośniki do często odwiedzanych zakładek, na przykład związanych z rejestracją wizyty w Wydziale Komunikacji, ze sprawdzeniem rozkładu jazdy autobusów, czy dowiedzeniem się, jaka apteka dyżuruje danego dnia. Na dole strony znajdują się najnowsze filmy. Wśród nich transmisje z obrad sesji Rady Powiatu, spoty promocyjne oraz reportaże realizowane przez naszą telewizję. Odnowioną stronę powiatu ostrowskiego w zaledwie kilka dni lutego odwiedziło już ponad 3200 użytkowników. Dodaj stronę do ulubionych, by być na bieżąco.